Cześć. To jest już ostatni odcinek z serii o urządzeniach do ogrzewania tego garażu, które kupiłem i testowałem. Zanim pokażę o tej nagrzewnicy, to może wyjaśnienie, że to jest vlog o pojazdach kempingowych, które tutaj sobie robię, przyczepy kempingowe i kampery. No i głównie pokazuję tutaj na swoim vlogu to, ale że jakby kupiłem te urządzenia, to również o nich nagrywam film, bo jakby one są powiązane z tym, co tutaj robię i potrzebne mi do tego, co tutaj robię, żeby robić to w fajnych warunkach. A Wam może się przydać, takie informacje mogą się przydać o takich urządzeniach, do tego, żeby u siebie na przykład, tylko garażując lub wykonując też jakieś naprawy przy przyczepie czy kamperze, czym sobie ogrzewać, co jak działa, co ma sens. Jak tutaj widzicie, pościągałem listwy, okna i wszystkie inne elementy na zewnątrz, bo będę tą przyczepę malował i o tym będzie odcinek. Czy można to zrobić samemu? Chociaż ja mam pistolet i sprężarkę, to nie mam tutaj warunków odpowiedniego wyciągu, nie chcę tutaj sobie całego garażu zapylić, więc zrobię to wałkami odpornymi na agresywne farby, ponieważ to będzie malowane tutaj, musiałem wstawkę wstawić podkładowym epoksydową farbą podkładową, to będzie malowane, zabezpieczone te aluminium, a dopiero później na to nawierzchniowa poliuretanowa. Czy da się to zrobić samemu wałkiem? To się okaże, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Powiem Wam ważne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby używać takich farb, żeby nie zepsuć tego całego efektu, bo to wymaga tam skrupulatnego mierzenia składników, ważenia czy tam odmierzenia objętościowo i odtłuszczenia specjalnego. To będzie na tym vlogu, ale teraz skupmy się na tej nagrzewnicy, bo obiecałem, że o niej powiem i to właśnie robię w tym odcinku. No i dzisiaj o tej nagrzewnicy olejowej na diesla PowerMat 30 kW z odprowadzeniem spalin. Teraz jest temperatura na nagrzewnicy, pokazuje 5 stopni. Idziemy, zobaczymy, jaka jest na zewnątrz. Jest 2,8, w garażu 3,9. No i zrobię to samo, co z poprzednimi urządzeniami, czyli z chińskim webastem i z tą nagrzewnicą gazową, której już nie używam. Włączę ją i wystartuję stoper, żeby pokazać Wam, jak szybko można osiągnąć dzięki niej temperaturę w tym pomieszczeniu do takiej, jaką chcę. To znaczy, tutaj przednie testowałem do 15, więc i tą ustawię do 15. A jeszcze przypomnę, jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, bo wszystko znajdziecie na tym vlogu o tej nagrzewnicy na gaz, o tym chińskim webasto, jak są wydajne, i jeszcze tam nagrzewnica taka farelka, ale to tam dużo czasu jej nie poświęciłem, bo to do niczego się nie nadaje. To jest garaż, który jest szerokości 7 metrów, głębokości 8 metrów. Do góry z przodu jest 3,20, ze spadkiem do tyłu 2,60. Komin, jak widzicie, poprowadziłem tędy górą przez całą długość na zewnątrz i później zetka do góry 50 cm nad dach, żeby też jakąś tam część odzyskiwać ciepła z tego. I tutaj Wam pokażę, jakie są temperatury komina. Dobra, to startujemy. Jak szybko osiągnie temperaturę pomieszczenia 15 stopni. A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj nie ma posadzki i generalnie nic się nie zmieniło od tamtych odcinków. Ocieplenie nie jest kompletne, tutaj są takie luki jeszcze do wykończenia, tam są drzwi, bramy, może zgaszę światło, to zobaczycie, jakie są prześwity. Zobaczcie, ile tu trzeba jeszcze zrobić, żeby ten garaż był szczelny, widzicie?
Także to weźcie pod uwagę, to że nie ma posadzki też żadnej izolowanej, pod tym jest tylko piach, jakby wydłuża okres ogrzewania tego pomieszczenia i szybciej traci się to ciepło. No ale nie mam na wszystko niestety czasu. Dobra, to teraz jeszcze na tamtym już widzieliście termometrze, jaka jest temperatura w garażu. Tutaj mam jeszcze taki, w tym miejscu jest 5,9 i 69 wilgotności. I ten taki mam też mierniczek laserowy, to wam pokażę, jaka jest temperatura rury teraz tej komina, 4,5 stopnia. No to u góry pewnie będzie to samo, zobaczymy. 4,5 stopnia. No i startujemy. Włączam nagrzewnicę. Od razu mówię, że jest głośna. No niestety, jest duża, to jest głośna. Dlatego mam te chińskie webosty i na innym odcinku możecie zobaczyć, jak one sobie daje radę. To jest trochę cichsze, te gazowe, a ta jest najgłośniejsza. To jest jej jakby minus oczywiście, że jest głośna. Ale teraz zobaczcie, ile czasu potrzebuje, żeby nagrzać to pomieszczenie do 15 stopni. Włączam temperaturę i zadaję 15 stopni i włączam stoper, jak się uruchomi. I czekamy. Minęło 10 minut. Mamy już 10 stopni. Sprawdzimy jeszcze na tych. Teraz ona trochę hałasuje, więc może mnie być gorzej słychać. Tutaj 7,5. Pokażę wam jeszcze pomiary komina. Prawie 30, ponad 30 stopni. 7,3. Stoper działa, więc o, może jeszcze wam pokażę też temperaturę wylotu. Około 330 stopni. Tutaj jak widzicie mam też czujnik czadu akurat przy niej, żeby udowodnić wam, że nic wam nie grozi, żadnych spalin w garażu nie ma. Wszystko idzie w komin, chociaż tutaj jest taka przerwa, ale to jest fabryczny antywybuch i wykorzystałem go, bo na przykład zaprzyjaźniony mechanik ma taką samą i ma bez tego założone i mu działa 3 lata taka sama nagrzewnica tej samej marki, bez żadnych problemów, bez tego antywybuchu. Ja go założyłem dlatego, że sobie wykorzystałem do podłączenia wydechu z webasta. Czas leci, czekamy do 15 stopni. Minęło 23 minuty. Więc trzeba mieć ją ustawioną z pewnymi odległościami od rzeczy, które mogłyby się zapalić. Właśnie wskoczyło na nagrzewnicy 15 stopni. Zajęło to jej 29 minut i 30 sekund. Zobaczmy teraz, jaka jest temperatura. 13,5 stopnia dopiero pokazuje. I teraz jeszcze nagrzewnica działa, nawet jeżeli osiągnie te 15 stopni, żeby nabić do 1 stopień więcej. Później ona się wyłącza, ogrzewanie się wyłącza, gaśnie płomień,
ale nagrzewnica dalej, wiatrak pracuje, żeby ją wychłodzić. To zresetuję wtedy stoper i pokażę Wam, ile jeszcze potrzebuje, żeby się wychłodzić, a później zresetuję znowu i pokażę Wam, i po jakim czasie włącza się ponownie. Tutaj już pokazuje, zobaczcie, w tym miejscu nawet więcej, 16,2. Jakieś to są takie te ruchy powietrza, że tutaj jest nawet cieplej niż w pobliżu samej nagrzewnicy. To czekamy, aż teraz się wyłączy, to też Wam pokażę na stoperze, ile jeszcze. Bo ona ma właśnie, to jest mega plus tej nagrzewnicy, że ma termostat w sobie i tak naprawdę nie wymaga żadnej obsługi. Wystarczy zadać temperaturę i ona sobie tą temperaturę utrzymuje. Sama się włącza i sama się wyłącza. To uważam za mega plus tej maszyny i dalej jeszcze powiem kolejne. Nagrzewnica osiągnęła 16 stopni i wyłączyła się. Zajęło jej to 39 minut i 40 sekund i teraz wyłączamy to. Resetujemy, włączamy stoper, ile czasu jeszcze potrzebuje na wychłodzenie. A w międzyczasie pokażę Wam temperatury, jakie tu są. Stawiłem na 15, żebyście mieli pogląd, jaki czas potrzebny jest do takiej temperatury. Ja tak naprawdę już sobie kurtkę ściągnąłem. Czapkę też już mogę śmiało ściągnąć, już jest tutaj fajnie, cieplutko. I wyłączyła się. Zatrzymujemy no około minuty, żeby jeszcze się wychłodziła. Czujnik cały czas tutaj sobie stał, aktywny. Nic nie wykrył, więc tutaj nie ma żadnych spalin. Wszystko idzie w komin. Tutaj położyłem zbiornik paliwa, bo chciałbym o czymś jeszcze Wam powiedzieć, że co jest mega plusem tamtej nagrzewnicy, że ma zbiornik własny 38 litrów, więc naprawdę długo może pracować bez żadnego dolewania. Tutaj do chińskiego wybasta dali 10 litrów, co jest dla mnie śmieszne. No do tam ogrzewania jakiegoś kamperka lub przyczepy ok, starczy powiedzmy. Ale jak tutaj u mnie one chodzi non stop po wiele godzin, no to paliwo by po prostu raz dwa schodziło. Dlatego ja sobie podłączyłem Webasto, zasilanie Webasta, również do tego zbiornika. Wlewam tylko do jednego zbiornika, a zasilam dwa urządzenia. Kolejny plus tej nagrzewnicy. Ma wskaźnik poziomu paliwa, zobaczcie. Gdzie tutaj nie ma o tym mowy oczywiście, bo jak sprawdzić, ile jest w butli, trzeba butlą poruszać, tak? I nie wiadomo, kiedy się skończy. Webasto ma na wyświetlaczu jakiś tam wskaźnik, który się ustawia, ale to jest szacunkowy oczywiście, to nie jest rzeczywisty, bo zbiornik nie ma żadnego czujnika w zestawie, żeby w zbiorniku badał poziom paliwa. Ta nagrzewnica ma i to jest naprawdę bardzo fajny temat i duży plus jej, że ma ten wskaźnik paliwa i że ma ten duży zbiornik paliwa. Co jeszcze tu Wam powiedzieć? No cena oczywiście najwyższa, najdroższe to jest urządzenie. Wstawię Wam linki do filmów z tego urządzenia, z Webasta. W każdym jakby filmie jest link w opisie do cen takich, chociaż tak naprawdę to te ceny się zmieniają, ale to macie model PowerMat 30 kW, wpisujecie w Google czy tam w Allegro i czy tutaj na przykład Kraft Dele, ten jest chyba 20 lub 25 kW, a Webasto no to 5-8 kW. Dużo jest tych modeli, u mnie z takim sterownikiem z pokrętłem, bo są też różne. Włączę ponownie ten stoper, żeby teraz Wam pokazać, ile, jaka jest przerwa od ponownego uruchomienia się jej. Bo ona samoczynnie się włączy, gdy temperatura spadnie do chyba 14 stopni bodajże. Więc startujemy na nowo stoper, a ja będę opowiadał dalej o niej,
co byście chcieli pewnie usłyszeć. Jeśli chodzi o hałas, no nie zmierzę, nie powiem wam, ale jest spory. Także słuchać muzykę trzeba głośno, na przykład jak chce się mieć w garażu muzykę. Dlatego ja kupiłem sobie dodatkowo do tego Webasto chińskie. I one jest cichutkie. I o tym jest odcinek, tak jak mówiłem wcześniej, możecie sobie zobaczyć z takim sterownikiem za 500 chyba złotych bodajże, już nie pamiętam, o 5-8 kW, takie to jest te Webasto. I w chwili, gdy mi nagrzeje tą temperaturę do takiej, jaką chcę już, to sobie ją wyłączam, tą nagrzewnicę, a włączam sobie Webasto, żeby mi podtrzymywało tą temperaturę. I ja tak pracuję. Wtedy można normalnie rozmawiać, można słuchać muzyki i fajnie tutaj sobie pracować. Bo ta nagrzewnica, no tak jak mówiłem, jest głośna. Ale jest to bardzo fajne urządzenie, sprawdzone właśnie przez mojego zaprzyjaźnionego mechanika już przez 3 lata. Nie wymaga żadnej obsługi kompletnie. Przez te 3 lata on kompletnie nic przy niej nie robił, tylko dolewał paliwo. I co? I ja na przykład zostawiam ją też aktywną, jak mnie nie ma w garażu, żeby zawsze tutaj mieć temperaturę minimalną, jaką można jej ustawić na niej. To jest 5 stopni. I te 5 stopni zawsze w garażu mam. Dlaczego? Niektórzy mówią, że w ogóle nie można zostawiać bez opieki takich urządzeń, ale o tym za chwilę. Ja sobie ją zostawiam aktywną, żeby tutaj mróz nie zniszczył mi chemii. Mam tu różne uszczelniacze, kleje, różne tam farby, powiedzmy. Nie chcę, żeby to się zniszczyło, jeżeli tutaj by był mróz. Dlatego mam ją zawsze aktywną i to uważam za kolejny wielki plus tej nagrzewnicy, że podczas naszej nieobecności, w przeciwieństwie do na przykład pieca na drewno, do którego trzeba dokładać, jakby nie patrzeł, tak tutaj nie trzeba robić nic. Można sobie ją zostawić i ona sobie sama się włącza i wyłącza i nie pozwala, żeby temperatura w pomieszczeniu, które chcemy ogrzewać, spadła poniżej tych 5 stopni. Tak jak tutaj właśnie rano dzisiaj przyszedłem, taką temperaturę, jaką pokazałem na początku filmu, taka tutaj była. Chociaż w nocy był mróz, wczoraj był mróz, minus 5, a tutaj miałem plus 5 zawsze. Dodatkowo mam tutaj monitoring, więc sobie kamerę obracam, sprawdzam, czy ona jest aktywna, bo na przykład ta żółta łapała błędy i jeżeli złapała błąd, to nie włączała się ponownie, więc był zaburzany cykl tego automatycznego działania. Nie wiadomo, kiedy mogłem stracić ogrzewanie tego pomieszczenia, ponieważ zawodziła niestety ta nagrzewnica, a koledze nawet się zapaliła. Pokażę wam zdjęcie. Zostawił na noc, na szczęście z dala od wszystkich innych łatwopalnych elementów. Zatrzymał się wiatrak, a płomień dalej się palił i stopił tutaj rączkę, obudowę. A gdyby coś było blisko, mógłby zapalić coś w pobliżu. Dlatego ja z tej rezygnuję, tej już na pewno też nie będę zostawiał włączonej, bez opieki. A poza tym, jak mówiłem w tym odcinku o niej, ona nie ma odprowadzenia spalin i czułem już te spaliny w środku. Tutaj nic przy tej nie czuję. Wszystko idzie w komin. Komin dodatkowo, jak widzieliście, ogrzewa mi to pomieszczenie. Więc to urządzenie moim zdaniem wygrywa w tym całym, w tych wszystkich testach tych czterech urządzeń, bo jeszcze tutaj ta farelka nieszczęsna jest. No ale jakby minusem jest dużym to, że ona właśnie hałasuje, no i też najwięcej spala tego diesla. Stosują oczywiście paliwa alternatywne do takich nagrzewnic, tak jak i do Webasta, tak i do tych,
olej opałowy albo nawet olej rzepakowy z Biedronki. Ja wlewam czystego diesla, nie chcę tu mieć problemów z jakąś zasyfioną komorą spalania, czyszczeniem tego itd., itd. O spalaniu nic nie mówię, bo to wszystko jest podane w instrukcji tych urządzeń. Przy zakupie możecie sobie w aukcji przejrzeć i to jest prawda, tak mniej więcej one spalają, jak podają producenci, czyli ta około litra, ponad litr, litr tam powiedzmy 200 na godzinę webasto, w zależności od tego, jak tam się ustawi jego moc, no to od 300 chyba mililitrów, jak dobrze pamiętam, do 800 mililitrów spala. To nawet nie, tak naprawdę nie sprawdzałem, ile tutaj tego gazu spalała ta żółta. A ta farelka, no to co? No to jest, żeby sobie siąść przy stole, jak się coś grzebie i siebie ogrzać ewentualnie, a żadnych innych pomieszczeń. Tak słaba jest, chociaż ma te 2000 W, ale nie bierzcie tego w ogóle pod uwagę do ogrzewania pomieszczenia, nawet mniejszego garażu, bo miałem wcześniej mniejszy garaż jednostanowiskowy i ona nie dawała radę. Co tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć? Aha, na przykład, że ta nagrzewnica ma w zestawie taki stelaż z rączką i kółka i można ją przestawiać. No ale jeżeli ja już zbudowałem komin, który jest na stałe przymocowany tam do tego dźwigara środkowego, no to bez sensu, żeby ją przestawiać, więc tego w ogóle nie montowałem. Ustawiłem sobie ją tak, na razie tymczasowo tak podstawiona, dopóki nie będzie wylana posadzka, ale później będzie normalnie stała na posadzce i jakby to w niczym nie przeszkadza, można sobie ją gdzieś umiejscowić na stałe. W instrukcji jest, że od ściany z tyłu ma być 2,5 metra bodajże, u mnie jak widzicie nie ma, jest nawet, zaraz wezmę miarkę, wam pokażę ile jest tutaj odległości, 36, 37 cm. I to w niczym nie przeszkadza, taka odległość wystarczy, żeby sobie zaciągała te powietrze potrzebne do spalania i to spalanie odbywa się prawidłowo, bo znaczy czasami jak jest pogoda jakaś inna, nie wiem, ciśnienie czy coś, jak nie ma tego cugu od razu, komin, no to na chwilę po odpaleniu czuć te spaliny, ale to jest dosłownie chwilka. Później jak już się komin fajnie nagrzeje, to nic nie czuć spalin. Ten czujnik generalnie nie reaguje nawet na początku, gdy ona odpala. Komin jeszcze przez pewien czas oczywiście jest, ma jakąś tam temperaturę, czyli też oddaje ciepło. Teraz jeszcze widzicie, jeszcze ma 30 stopni prawie. No wychłodziło go oczywiście to chłodzenie tego urządzenia, ten pracujący sam wentylator. Dlatego to tak spadło. No ale musi być to chłodzenie komory spalania, żeby nie stopiło tam niczego. Tutaj zobaczcie, tutaj nawet już jest 19 stopni. Także mega fajne urządzenie, żeby szybko temperaturę podnieść. A dodatkowo, no ja sobie kupiłem to chińskie webasto, żeby w ciszy jeszcze sobie utrzymywać tą temperaturę. Bo tutaj tak jakby tego urządzenia też jest jeszcze taki jeden minus, że jak spada ta temperatura, aha, właśnie tutaj, kurczę, mierzyliśmy czas, a ja zmniejszyłem na 15, na 5, a to już ona by się załączyła, bo już by spadło na 14, to ile czasu minęło? 8 powiedzmy minut i już by się załączyła na pewno, bo jak spadnie poniżej 15 na te 14, to włącza się ponownie, czyli 8 minut przerwy, no to czyli powiedzmy co 8 minut. To zależy też oczywiście od temperatury na zewnątrz, bo im cieplej na zewnątrz, tym rzadziej ona będzie się włączała, ale im zimniej, tym częściej będzie się włączała. Czyli powiedzmy takie 5-10 minut i ona się załącza znowu i znowu podbija temperaturę. O, może ją włączę teraz i zobaczymy, ile jeszcze będzie znowu podbijała z tych 14 do 16, kiedy się znowu wyłączy. Zresetujemy ten stoper, to też chyba byście chcieli wiedzieć. I włączymy, ustawimy znowu 15, żeby się załączyła i wystartujemy stoper i zobaczymy, ile teraz będzie chodziła w tym cyklu do podbicia do 16. No i ponownie się wyłączyła, bo osiągnęła
16 stopni i zajęło jej to, zatrzymujemy 7 minut i 23 sekundy. Sprawdźmy jeszcze tutaj. No i chyba tyle w tym odcinku o tej nagrzewnicy. Jak macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym zrobił z nią jakieś testy, piszcie w komentarzach, to zrobię to, bo ona u mnie zostaje na pewno, bo to nie są urządzenia, które dostałem na testy, to są tutaj jakby w tych filmach o każdym z tych urządzeń obiektywna moja ocena. Także jeżeli jakieś inne chcecie, żebym zrobił testy, to piszcie, to wam zrobię. Dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteście fanami karawaningu, subskrybujcie kanał, bo tutaj będą fajne wiadomości podawane w kolejnych odcinkach co do napraw, udoskonalań, przyczep i kamperów, i na pewno wam się przydadzą te wiadomości. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!